Acebeam P20. Magnificent. Acebeam P20. Nitecore MH40 Pro. Trustfire T90R. Acebeam L35. Acebeam L19. Pomyślałem, że warto by było porównać te dwie nowe latareczki, mianowicie Nitecore MH40 Pro na diodzie UHI Pro, to jest ta nowsza, mocniejsza, i Acebeam P20 na SBT side by side. Na żywo, no, Acebeam jest jaśniejszy i bardziej intensywny. I zrobimy sobie z P20 real life test stepdown. Włączymy ją i zobaczymy, jak szybko nam spadnie, do jakiego poziomu. Dobra. Zaczyna się robić ciepło już.
Wydaje mi się, że mogę już widzieć spadek, ale możliwe, że wzrok mi się przyzwyczaja. Więc nie jestem pewien. Odczekamy troszeczkę. Jak spadnie, włączę obok L19-2.0 na SFT40 i sobie porównamy performance tych dwóch latarek wtedy w ilości światła. Głowica już jest strasznie gorąca, ciężko mi utrzymać, więc cofnę sobie rękę. Zalety długich latarek. Wydaje mi się, że całkiem sporo światła utrzymuje po tym czasie. Łącze, bo dalej jest świetnie widoczne. O, spada. Dobra. Spadło. No i to jest ten poziom, na którym będzie się utrzymywało. Dla porównania obok włączam L19, który ma 2000 lumenów, kilometr zasięgu w turbo. I tak wygląda porównanie. A teraz sobie odpalę turbo jeszcze raz. Tutaj mamy L19, a tutaj mamy P20. Proszę bardzo. Jeszcze porównanie wielkości. Acebeam P20 All Modes. Lowest mode. And cycle through. Turbo. Again. Lowest mode.